Dzień dobry. Dzisiaj mamy 20 września 2022 roku. No oczywiście jestem w Darlington. Temperatura jest 18 stopni. Faktycznie ciepło. Fajnie jest. Cieplutko. Jak widzicie, nagrywam na ogrodzie. Z tego względu, że ostatnio mam sobie nadrwałem, chyba ścięgnął tutaj podudziu, prawym podudziu. I to podczas biegania. Tylko zacząłem biec z żoną, tam krótki, mały trucht i byłem zaskoczony i poczułem taki ból. Ja już miałem dwa razy w życiu coś takiego i teraz wiem, że to jest ścięgno, czy tam mięsień. Ale to jest chyba ścięgno, bo to się ciągnie już kupę czasu, już 3 tygodnie prawie to się ciągnie. I jak sobie zaczynam chodzić, z powrotem wracać, to z powrotem mi to zaczyna pobolewać. Ja z tym nic nie robiłem, chyba będę musiał coś zrobić jednak. Tylko tak się po prostu zastanawiałem, dlaczego. Dlaczego ta łydka i dlaczego mnie zablokowało moje bieganie. Bo w tej chwili nie biegam ze względu na tą nogę. Chodzić za dużo też nie mogę, no bo zaczyna mi wieczorem już wtedy boleć. No i to taki nie za bardzo przychodzi mi odpowiedź. Nic mi nie pasuje, po prostu nie pasuje mi to, co jest takie logiczne, jakie są powiązania energetyczne, ale to mi nie pasuje, bo to nie pasuje do mnie. Nic takiego nie mogę znaleźć na razie, ale przyczyna jakaś jest. No nic, widocznie na razie nie dane mi jest znaleźć przyczynę, albo nie potrafię jej zaakceptować. Muszę podrążyć temat bardziej. No dobrze, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak się oczyszczać z podczepu, bo takie pytanie dostałem pod ostatnim moim wideo. Ja na ten temat już mówiłem. Mówiłem na temat, bo to było, jak mówiłem o medytacji, że nie będę już nagrywał medytacji, gdyż przyczyna jest jedna podstawowa. To wy macie potężę ze swoim głosem, to wy macie moc, a nie powinniście polegać na tym, że mój głos prowadzi, czyli na mnie. To jest też odbieranie wam mocy. To nie przeze mnie, tylko wy sami po prostu odbieracie sobie w ten sposób moc. Ja mogę wytłumaczyć, jak to robić, ale to wy macie swoim głosem sami siebie prowadzić. I macie przez cały czas, że to wy macie moc, a nie ja. Rozumiemy się chyba, prawda? Jak podczas tej, jak mówiłem o tej medytacji, mówiłem o tym punkcie tutaj, gdzie jest ten punkt, gdzie jest, należy znaleźć w tym punkcie światło, niechby najmniejszy promyk, ale światło tutaj. I to światło należy rozniecać, czyli zrobić coraz większe, używać swojej wyobraźni, mocy, że to światło się rozszerza, powiększa. Pamiętajcie, energia idzie za uwagą. Jeżeli wy tego chcecie, to tak jak sobie wyobrażacie, to się powiększa w tym czasie. To działa. To, że to działa, no bo ja to czuję, jak ja to robię, tylko że u mnie po tym oczyszczeniu to natychmiast to odczuwam. Jak się skupiam tutaj na tym świetle, to natychmiast czuję gorąco tutaj. Zaczyna mi się rozlewać gorąco po całym ciele, bo to światło jest coraz większe, widzę, rozszerzam coraz większe, jest mi gorąco, bo to jest takie uczucie. Te światło, tak jak na przykład jest wam zimno, jak będziecie rozświetlać to światło,
to będzie wam tutaj coraz cieplej. Tutaj najpierw, ale je rozprowadzacie, powinniście rozprowadzać po całym ciele. Czyli to światło ma wypełniać każdą cząsteczkę twojego ciała. Ale ty masz to mówić wszystko. Mówić, do tego jeszcze użyć swojej wyobraźni. To tak tłumaczyłem na temat medytacji, ale to samo się robi do oczyszczania. To jest to samo. Dlaczego to ma działać? Słuchajcie, prawa energetyczne, prawa duchowe w tym świecie są bardzo logiczne. W tym świecie duchowym to jest czysta logika. To jest logiczne. Dlaczego te byty się podczepiają? Pierwsze pytanie trzeba zadać. Dlaczego? Dlatego, że masz w tym momencie po pierwsze niską energię, jesteś smutny, zły albo upokorzony, bezsilny. Twoja energia jest obniżona, czyli niskie wibracje. Masz niskie wibracje i szukasz pomocy. A nawet jak nie szukasz pomocy, jak masz niskie wibracje, to łatwiej, bo one, te byty, uwielbiają taką energię. One nie cierpią, nie lubią właśnie tej energii, tego światła stąd, wysokoenergetycznej, które twoje ciało odczuwa. Bo jak ty się skupiasz na tym i rozprzestrzeniasz je, to czujesz to ciepło, to gorąco, a one tego nie cierpią. To jest bardzo wysokoenergetyczna energia, wysokoenergetyczne światło. Wzrastają wibracje w całym twoim ciele. W całym tym ciele fizycznym. I co takie wibracje robią? One odsuwają, z tego względu, że te byty nie cierpią tego, oni się od tego odsuwają. One będą się starały wprowadzić ciebie w niskie wibracje, żebyś ty tego nie miał. Żeby do ciebie się łatwo było podłączyć. Żebyś tego nie robił. No ja rozumiem to, żeby było skuteczne, bo to jest skuteczne. Wysokie wibracje są jedyną najskuteczniejszą na dłuższy czas metodą. Tylko jak te wysokie wibracje osiągnąć, utrzymać cały czas. Tutaj jest największy problem, gdyż sami siebie jest tak trudno kontrolować. Różne emocje wybuchają w was. Tak, tylko że jak emocje wybuchają, to należy je puścić, czyli uwolnić. Jeżeli są jakieś emocje, to nie trzymasz tego w sobie, tylko uwalniasz. Czyli jak masz chęć krzyknąć, to krzyknij. Coś cię zdenerwowało, powiedz to. Wyrzuć to z siebie, żeby to uwolnić. Nie trzymaj. A co was blokuje, zawsze was blokuje. A co o mnie pomyśla, a co to? Zawsze myślicie za kogoś. Jak ja będę odebrany? Czas zacząć myśleć o sobie. Zacząć siebie kochać. Ja jestem najważniejszy. Jak ty będziesz szczęśliwy, to świat wokół ciebie będzie szczęśliwy. Pamiętaj o tym. A jak ty będziesz nieszczęśliwy, smutny, to dookoła zasmucasz wszystkich. I to nie jest egoizm. Jak największym takim nie tajemnicą, tylko najtrudniej właśnie to zrobić, utrzymać to cały czas wysokie światło w sobie. To światło to miłość. Bo jak w to światło wejdziecie, postarać się należy jeszcze też wejść w to światło. Zanurzyć się po prostu. Wyobraź sobie, że ty jesteś w tym świetle i poczujesz tą miłość, poczuć tą miłość, rozpłynąć się w tym. Robić to jak najczęściej, jak najwięcej. Możesz często sobie wyobrażać, że to światło wytwarza taką, albo z tego światła tworzy kulę dookoła ciebie. Wysokowibracyjną kulę. Mówisz, że to taka jest. Wyobrażasz sobie tą kulę. Ty jesteś w środku. I sobie co jakiś czas z powrotem to wyobrażać.
że ty cały czas jesteś w tej kuli. Szczególnie to robić to na noc. Słuchajcie, to, co mówię, ten sposób, on jest bardzo logiczny. Próbowałem metod, znaczy sam mówiłem, sam nawet nagrałem, sam nawet stworzyłem słowa uwalniania się od podczepów. Same słowa nie działają. Po prostu no, odmawiałem tyle razy, skutku nie było żadnego. Nie wiem, czy ktoś może potwierdzić, że u niego był skutek, czy osoby, tylko że to trzeba potwierdzić, to trzeba, żeby ktoś czysty mógł sprawdzić jego pole. Czy naprawdę nie ma żadnych podczepów. U kogo to zadziałało? Po prostu ja wiem, z tego co ja zauważyłem, to po prostu nie działa. Same mówienie tych formułek. To jest takie, dla mnie to jest, jak ja w tej chwili na to patrzę, cały czas zauważcie, że ja mówię, bo to jest moja opinia. Wy możecie mieć inną. Dla mnie to jest takie głaskanie kogoś. Proszenie, odejdź. A ten byt ma po prostu to swoje wasze gadanie gdzieś. Tak samo moje miał gdzieś. Ale ta energia, to światło, które poczujecie, to gorąco, on te byty nie mają tego gdzieś. On tego bardzo nie lubią. To jest te gorąco, to jest to, bo to jest i miłość, i światło. One tego nie lubią. To jest logiczne, to jest proste i bardzo logiczne. Dlaczego? Dlaczego światło i miłość? Po prostu wysokie energie, wysokie wibracyjne, a one tego nie lubią. I to tyle na ten temat tego oczyszczania. Ja jeszcze może coś powiem na temat, bo tu są różne te różne filmiki teraz na internecie. Wczoraj obejrzałem jeden, ja już nie powiem od kogo, ale był czas, że ja nawet tą stronę polecałem. I filmik się ukazał o Polakach, o RP, o narodzie polskim i tak dalej. No i na koniec tego, bo ja obejrzałem cały filmik wczoraj, na koniec tego filmiku zadałem sobie pytanie, bo tam było tak bardzo głębokie wejście i kto wysyła te polecenia temu rządowi, nie? Kto tak naprawdę steruje. No i tam były różne podane kraje, skąd to wszystko pochodzi. No i dziwne, zabrakło jednego narodu. Wiecie którego? Tego wybranego. Ani słowa tam o tym. Słuchajcie, za każdym razem, cokolwiek słuchacie, wy musicie sami zwracać uwagę na to, co kto mówi, i zadawać pytania. Tak samo po tym filmiku, tylko daję wam taki przykład, po tym filmiku, co sobie obejrzałem, no bo podejrzewałem jakiś wartościowy filmik. Pytanie, jedne proste pytanie. Dlaczego przecież ewidentnie widać, kto to jest manipulantem, kogo, o kim nie można mówić, z kogo nie wolno żartować, kto się obraża na wszystko, kto wydaje polecenia wręcz, potrafi wydawać polecenia, polskiemu rządowi. Mało tego, potrafi organizować nawet spotkania z innymi przywódcami na terenie Polski. A rząd polski o tym dowiaduje, przepraszam, nie rząd polski, dowiaduje się o tym z mediów, że takie spotkanie zorganizowali. A o tym w takim na przykład seansie, w takiej sesji nie ma mowy. Komentarze, niech każdy sobie pomyśli, dlaczego. Chodzi o czystość przekazu. Dlaczego? Zadawać pytania należy dlaczego. Cały czas, cały czas. Nie możecie przestać być czujni w żadnym momencie, obojętnie kto mówi. To samo to dotyczy mnie.
Ja często mówię ludziom, żeby sprawdzali każdego. Jeżeli z kimś rozmawiasz i masz do kogoś na przykład, no jest ktoś dla ciebie ważny, mówi mądre rzeczy, prawda? Czyli taki coś rodzaj mistrza, albo ktoś, jeżeli nie to słowo mistrz wam nie pasuje, to z czyją opinią sobie respektujecie, która dla was jest ważna. Należy jemu zadawać pytania. Pytania niewygodne. Pytania takie, żeby go zdenerwować. Tak należy robić. Ja wiem, że ja bym nie... To jest przeciwko mnie, prawda? No bo wprowadzić mnie, no próbować mnie zdenerwować, nie? To nie jest takie przyjemne. Ale zawsze należy sprawdzać. Po prostu należy sprawdzać. No i ktoś, jeżeli ktoś mnie słucha, to ma prawo i do sprawdzenia mnie. Ma prawo. Jeżeli się liczy z moją opinią, ma prawo mnie sprawdzić. Ma prawo sprawdzić sam lub przy pomocy innych uzdolnionych osób, które potrafią sprawdzić. Po prostu należy sprawdzać każdego. I to nie ma żadnych wyjątków, kompletnie. Zresztą jak wam kiedyś mówiłem na początku, jak zacząłem nagrywać, że okres mistrzów, guru, nauczycieli już się dawno skończył. Należy każdego sprawdzać i zadawać trudne pytania i obserwować reakcję. Obserwować reakcję. Czy ktoś się obraża, jakim tonem to mówi. Ja wiem o tym, że każdy z nas jest człowiekiem. Ja też jestem człowiekiem. Czasami też mnie coś tam denerwuje. No ale cóż. Podlegam takim samym prawom, jak i każdy z was. Mnie dotyczy to samo. A mówię wam o tym, żeby sprawdzać każdego, żeby zadawać mu trudne pytania. Wręcz czasami postarać się go zdenerwować. Gdyż zauważyłem, że wielu tych tak zwanych mistrzów, którzy takie piękne, mądre rzeczy mówią, łatwo ich rozszyfrować, po prostu zadając mu pytanie, trudne pytanie, jak łatwo go wyprowadzić z równowagi, jak on jest tak przywiązany do tego własnego wyobrażenia, tego nauczyciela, tego mądrego człowieka, jak on się łatwo do tego przywiązuje i należy to pokazać. No cóż, tyle. Tyle na dzisiaj. No tak powiedziałem wam, jak i mnie traktować na pewno oczywiście. No ale cóż, no takie są prawa i takie prawo wy też macie. I trudno o tym nie mówić. Dziękuję bardzo i do następnego usłyszenia.